Hej wam wszystkim, witam. Jestem Zephyr z kanału Wellplayed i opowiem wam o moich wrażeniach z remasteru jednej z kultowych gier na PlayStation 3. Trzecia odsłona God of War jako kulminacyjny moment fabuły przez wielu uważana jest za najlepszą odsłonę serii, ale nie porwę się tu na wyciąganie jakichś statystyk z tych wypowiedzi, ponieważ każdy ma trochę inny gust. Ale wróćmy do najnowszej odsłony. God of War 3 Remaster to tak naprawdę semi-remaster, ponieważ gra zyskała rozdzielczość i 60 klatek na sekundę, lecz na dobrą sprawę to dokładnie taka sama gra, jaką mieliśmy okazję poznać 16 marca 2010 roku. Dlaczego tak się o tym wypowiadam? Ano dlatego, że takie Halo czy Gears of War jako remastery dostały od nowa zaprojektowane lokacje, animacje i tekstury, no ale nie o nich tu mowa. Jaki jest sens wydawać 6-letnią grę ponownie, nie zmieniając w niej absolutnie nic? Uznałem, że nie ma lepszego królika doświadczalnego w tej kwestii niż ja, ponieważ jestem jednym z tych graczy, którzy ukończyli trzecią odsłonę przygód Kratosa właśnie na PlayStation 3. Szykuj się na śmierć, Posejdonie! No cóż, skoro kwestię remasteru nowej odsłony mamy za sobą, skupmy się na samej grze. Kratos jest do bólu taki sam jak zawsze, czyli tnie, sieka, morduje, rżnie, miażdży, rozrywa, niszczy, wyrywa głowy, tłucze i masakruje wszystko co z Olimpem związane, a wszystko to okraszone subiektywnie mówiąc niezłym dubbingiem Bogosława Lindy, który może i jest tandetny momentami, ale nadaje tej postaci właściwą epickość. Wojownicy się nie chowają, Posejdonie! Wyjdź z morza i walcz ze mną! Po raz ostatni znieważyłeś bogów, nie ujdzie ci to na sucho, Kratosie! Sama rozgrywka trwa średnio od 8 do 15 godzin, więc czas gry nie jest na tyle optymalny, by każdy wahający się fan serii zainwestował drugi raz de facto dokładnie w tą samą grę, którą już ukończył. Na dobrą sprawę epickość Kratosa to jedno, ale fakt konieczności wydania od 100 do 150 zł za podniesioną rozdzielczość wydaje się po prostu chęcią zarobku raz jeszcze na odgrzaniu kotleta. Oczywiście zaznaczam tu, że tej ocenie podlega jedynie fakt wypuszczenia gry jako semi-remaster, a nie sama gra, która jest bezdyskusyjnie świetna. Inaczej sprawa ma się, gdy pojawia się gracz, który nie miał styczności wcześniej z tą odsłoną przygód Spartiaty. W takim przypadku zakup gry ma gdzieś tam sens, ponieważ póki co PlayStation 4 nie oferuje kompatybilności wstecznej, a ciężko dostrzec logikę w kupowaniu PlayStation 3, tylko po to, aby zagrać w dedykowaną na nią grę bagatela sprzed 6 lat. Całego wywodu dotyczącego remasteringu gier nie można jednak skompresować do jednego kilkuminutowego filmu, ponieważ gry takie jak The Last of Us, wcześniej wspomniane Halo czy Gears of War, Beyond Two Souls i wiele innych podziela los God of War. Moim skromnym zdaniem ta praktyka mimo wszystko niesie więcej korzyści niż sprzeczności. Przede wszystkim dostajemy grę, której nikt nam kupować nie każe, więc jeśli ktoś decyduje się na zakup remastera, to jest to albo człowiek, który wcześniej w grę nie grał, albo osoba, która ma do niej sentyment. Jakby na to nie patrzeć, sama odsłona gry, nawet dla człowieka, który zna już jej przebieg, stanowi naprawdę kawał solidnego slashera, masy skryptów i elementów QTE, co w połączeniu staje się znakiem rozpoznawczym całej serii. Więc graczu! Jeśli zastanawiasz się nad kupnem God of War 3 Remastered, ponieważ nie grałeś jeszcze w tą grę, to warto, ponieważ jest to technicznie dopracowana do ideału gra, która wciągnie cię w elegancko przedstawioną rzeź na bogach Olimpu, jednak warto też znać poprzednie odsłony serii, których wątki trójka bezpośrednio kontynuuje. A w przypadku, gdy grałeś już w tą odsłonę na PlayStation 3, to decyzja należy do ciebie. Ta gra nie różni się niczym od poprzedniego wydania, zostały dodane tylko klatki na sekundę i podbita rozdzielczość, co prezentuje się bardzo ładnie. Miłego cięcia, siekania, mordowania i miażdżenia bogów Olimpu. Pamiętaj, że komentując i oceniając naszą pracę wspierasz kanał Wellplayed. Trzymaj się!